Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Jest 19 i 19 grudnia i niedziela. Witam Państwa w rozmowach. Korzystamy dzisiaj, od razu uprzedzam, z magii telewizji. Pierwsza część programu powstaje kilka godzin przed tym, kiedy go Państwo widzicie. To się wiązało z terminarzem i gościa, i moim. A gościem naszym jest pan Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i były minister obrony narodowej. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam panie redaktorze, witam szanownych państwa. Panie ministrze, w czasie, kiedy jest emitowana ta rozmowa, ona będzie emitowana o godzinie 19, w Warszawie i w wielu miastach Polski odbędą się demonstracje w obronie TVN. Nie będziemy mówić o wolności słowa, bo to rzeczy dosyć oczywiste, także dla słuchaczy Resetu Obywatelskiego. Ja jednak zastanawiam się od piątku i nie znajduję sensownej odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tej chwili akurat PiS zdecydował się no jakby odgrzać temat, który gdzieś tam sobie leżał na dnie szuflady. I od razu powiem, nie bardzo mnie przekonuje kwestia przykrywania kolejnych afer, bo akurat pan doskonale wie i my też, że tych afer jest tyle, że codziennie się coś przykrywa, po czym czymś się przykrywa. I nie przekonuje mnie też tłumaczenie, że oni są tak nierozsądni, mówiąc bardzo oględnie. Mamy bardzo napiętą sytuację za naszą wschodnią granicą. Mamy potencjalną agresję, wznowienie agresji Rosji wobec Ukrainy. Być może jest to szantaż, być może jest to groźba, która zostanie zrealizowana. I w tym momencie, abstrahując już od kwestii wewnętrznych, wolności słowa, wolności, niezależności mediów, PiS dochodzi do wniosku, że warto się skonfliktować z naszym największym sojusznikiem z NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Nie umiem tego objąć umysłem. Tak, nawet nagrywając się z pewnym wyprzedzeniem, już widać w telewizji pierwsze manifestacje, które wczesnym popołudniem wystartowały. Jest bardzo wielu ludzi i to jest budujące, że mimo grudnia, niesprzyjającej pogody, ludzie wychodzą walczyć o wolność słowa, bo jasne, że ofiarą działań władzy pada konkretna stacja telewizyjna, ale wszyscy dokładnie wiedzą, o co chodzi. To jest po przejęciu przez państwową spółkę pisanych mediów regionalnych kolejny krok, żeby zmniejszyć wolność słowa i żeby dziennikarze nie mogli dociekać tego, co się dzieje. Więc ja zgadzam się z panem redaktorem, też nigdy nie jestem zwolennikiem teorii, że ktoś coś przykrywa. To tak nie funkcjonuje, polityka tak nie funkcjonuje. Uważam, że Jarosław Kaczyński zważył ze swego punktu widzenia ten atak jako opłacalny, że TVN, zwłaszcza TVN24, jest tak dotkliwy dla tej władzy, bo jej patrzy na ręce, jak zresztą każdej poprzedniej, ale teraz jest akurat ta władza i uznał, że bilans będzie dla niego tutaj opłacalny. Ja uważam, że słysząc różne wypowiedzi też przedstawicieli obozu rządzącego, bardzo silne przekonanie, że ta Ameryka, te Stany Zjednoczone, to już nie jest to nie jest ich, są słabsze. I w związku z tym no nie trzeba tak mocno wiązać różnych spraw ze swoim bezpieczeństwem. To jest oczywiście katastrofalny błąd, ale wydaje mi się, że za nim stoi tego rodzaju pseudoracjonalna kalkulacja, bo nawet jeśli Stany Zjednoczone nie mają tej pozycji, co 20 kilka lat temu, gdy wstępowaliśmy do NATO, gdzie
wygrały, były świeżo po zwycięstwie w zimnej wojnie i właściwie dyktowały czy gwarantowały globalny porządek. Teraz ten świat jest bardziej skomplikowany, ale my jako Polacy musimy patrzeć na jakby nasze aktywa, nasze sojusze, na to, co mamy za granicą i nie ma dla nas ważniejszego sojusznika niż Stany Zjednoczone. I to na sytuacje takie, jak tutaj pan redaktor wspomniał, które mogą się zdarzyć za tydzień, miesiąc i krótko, ale też i w niepewnym świecie najbliższych dziesięcioleci, mieszkając w miejscu, które no szczególnie ze względu na swoją geografię, historię, geopolitykę jest narażone na różne wstrząsy, narażanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, wypróbowanymi sojusznikami i przyjaciółmi i tymi, którzy podzielają te same wartości, przynajmniej tej demokratycznej części Polski, jest naprawdę katastrofalne. I dlaczego to się dzieje właśnie w taki sposób? Dlaczego nagle wrzucone emocje? No to też ja tu widzę element takiego kryzysu władzy. Ja do kolegów siedzących obok mnie w Sejmie w piątek przy okazji tego głosowania nad Lex TVN, czy właściwie Lex Anty TVN, powiedziałem, że może to jest już ostatni raz, kiedy Jarosław Kaczyński ma większość, bo ledwo to wszystko było przegłosowywane. Widać, jak trzeszczy ten obóz rządzący, jakie tam są wewnątrz emocje, więc może to jest taki rzut na taśmę. Oczywiście jest wątek tutaj prezydenta Dudy, może widać po oświadczeniach, zwłaszcza tutaj pełniącego obowiązki ambasadora że Stanów Zjednoczonych, pana Biksaliu, że on wiąże nadzieję z tym, że w połowie sierpnia prezydent mówił, że zawetuje taki projekt. On się nic nie zmienił, ten projekt, więc w gruncie rzeczy jakby jeden do jednego to wszystko pozostało, natomiast wypowiedzi prezydenta już są znacznie ostrożniejsze, gdy ta machina ruszyła, więc zobaczymy. To, że demonstracja jest przed Pałacem Prezydenckim, dziś w Warszawie, zaprasza Donald Tusk, Komitet Obrony Demokracji, mnóstwo ludzi tutaj promuje tę inicjatywę, no jest jakimś wyrazem oczekiwania wobec prezydenta Dudy, żeby nie okazał się po prostu takim partyjnym funkcjonariuszem, tylko żeby no choćby dotrzymał słowa, tak, danego w opinii publicznej. Sądzę, że też prezydent Duda z racji takiej konstrukcji w Polsce, gdzie to prezydent jest oczywiście zwierzchnikiem sił zbrojnych konstytucyjnym, ale jest tym, który jeździ na szczyty NATO, ma więcej tutaj jakby takiej perspektywy bezpieczeństwa, perspektywy obronnej może niż premier, więc też musi rozumieć, co to znaczy, czy powinien rozumieć, co to znaczy wejście na ścieżkę konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, bo mówimy NATO, organizacja, która zrzesza, no, 30 państw od niedawna po tych poszerzeniach o Czarnogórę, Macedonię Północną, ale dominującą siłą 75% potencjału NATO to są Stany Zjednoczone, więc pójście na takie udry, bo ja uważam, że na koniec dnia Jarosław Kaczyński się cofnie, skapituluje, ale straty są jakby bezpowrotne, to znaczy my w takiej recepcji amerykańskiej kraju, który był liderem, kraju, który był sojusznikiem, któremu można było powierzać różne rzeczy, stajemy się takim krajem, który jest nieprzewidywalny i który w absurdalny sposób walczy nie tylko z amerykańską inwestycją w Polsce, co samo w sobie jest absurdem, ale pokazuje, że wolność słowa tutaj nie jest najważniejszą wartością dla rządzących. Nie boi się widać Kaczyński tego, że przez lata był uważany PiS za taką proamerykańską partię. Myślę, że wyciąga fałszywe wnioski z tego, że nie ma Trumpa i że administracja prezydenta Bidena jest mniej zainteresowana Europą.
Uważam, że popełnia ogromny błąd, bo tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę, uważam to za bardzo ważną tezę. Jakiekolwiek Stany Zjednoczone zyskują oceny na świecie, jakie mają plusy, minusy, przez kilkadziesiąt lat gwarantowały pokój w Europie. My byliśmy po złej stronie tej żelaznej kurtyny, ale z pewnością jeszcze przez kilkadziesiąt lat również będą sytuację na świecie taką czy inną gwarantowały i tak naprawdę tylko Stany Zjednoczone ze swoim potencjałem militarnym, gospodarczym mają zdolność przeciwstawiania się wielkim, niedemokratycznym potęgom, więc myślę, że to jest, odpowiadam szeroko na to pytanie, ale uważam, że to jest jakoś przy tym kwestia absolutnie fundamentalna, patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Panie ministrze, powiedział pan jedną rzecz, która mnie szalenie zaniepokoiła, wręcz zimnym potem się oblałem, kiedy powiedział pan, że trzeba zawierzyć w orientację prezydenta międzynarodową, także natowską prezydenta. To trochę się boję, że jak od tego to wszystko zależy, to nie jesteśmy w dobrej sytuacji, ale nawiążę do czegoś innego. No, ja też czytam te opowieści, że ta Ameryka to już jest taka słaba, a już w ogóle Ameryka trumpowska to jeszcze była jakaś w miarę, ta Bidena jest już zupełnie słabiutka. Zawsze mam taką refleksję, że chciałbym, żeby kiedyś mój kraj, Polska, był odbierany jako tak bardzo słaby jak Ameryka. I tyle mogę powiedzieć tym, którzy tam piszą faktycznie bardzo wiele znaków i bardzo wiele akapitów na ten temat, no ale może ku temu zmierzamy, ponieważ wicepremier do spraw bezpieczeństwa, się formalnie nazywa przewodniczący do spraw bezpieczeństwa kraju, Jarosław Kaczyński, przez jakiś czas nawet jego nieobecności były tłumaczone tym, że on ciężko pracuje nad ustawą o obronie ojczyzny. No i tę ustawę razem z ministrem Błaszczakiem przestawili i może to jest ten fundamentalny akt prawny, który spowoduje, że będziemy tak słabi jak Ameryka, panie ministrze. Patrząc na, odniosę się tutaj do przewrotnej pierwszej części jeszcze wypowiedzi pana redaktora, na potencjał militarny Stanów Zjednoczonych, one nie są słabe i długo nie będą słabe, wydają na obronę więcej niż wszystkie pozostałe państwa świata razem wzięte. Oczywiście to jest zawsze kwestia woli politycznej używania wojska, ceny, to znaczy jakby bardzo łatwo u nas, jakby, zwłaszcza jeśli dotyczy to cudzych krajów, się mówi, a ktoś nie chce, nie wysłałby żołnierzy tam do obrony innego państwa, nie mając świadomości, że jest to najcięższa z możliwych decyzji politycznych wysyłać własnych rodaków w mundurach na obce misje. To jest jakby ogromny ciężar zawsze polityczny. I niektórzy, którzy tutaj kreślą wizję, czy krytykują Stany Zjednoczone za to, że nie wiem, nie interweniowały w Syrii, albo że nie są gotowe wysyłać żołnierzy na Ukrainę, no to weźmy to do swojego kraju, przyłóżmy, jaka jest akceptacja dla wysyłania polskich żołnierzy za granicę w różne miejsca. Więc to jakby tytułem wstępu. Jeśli chodzi o ten projekt ustawy o obronie ojczyzny, ja odbieram to w takich dwóch warstwach, to znaczy jedna warstwa to jest problem Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, który wszedł po to, żeby chronić jakość premiera Morawieckiego i balansować koalicjantów. Przez ten rok wszystko szło źle, bo jeden z koalicjantów rozpadł się na drobne kawałki i wypadł z rządu, mówi o porozumieniu Jarosława Gowina i samym Jarosławie Gowinie. Drugi stał się hardy i co chwilę przynosi kłopoty rządowi. Więc Jarosław Kaczyński, który myślał pewnie, że taka rola wicepremiera do spraw bezpieczeństwa będzie dobrym szyldem, no bo ma ministrów Błaszczaka, Kamińskiego, oni za niego wszystko zrobią.
Będzie bezpieczna. Będzie bezpieczna. Nagle okazała się dość krytyczna, bo pandemia, bo zagrożenie na granicy, bo zagrożenie Rosji wobec Ukrainy. No, a tu on zapowiedział, że właściwie tylko jest do końca roku, bo już dalej się zajmie partią. No to wymyślono, że w takim razie takim jakimś podsumowaniem, dziedzictwem Jarosława Kaczyńskiego będzie nowa ustawa o obronie ojczyzny, która ma zastąpić ustawę o powszechnym obowiązku obrony. I taki projekt, najpierw założeń, potem sam projekt tekstu został przedstawiony. Ja bym skomentował to tak, jest to kompletnie efekt nieadekwatny do tego, co Jarosław Kaczyński zapowiadał, bo on to kilka razy zapowiadał, właściwie od lata, że taki akt się pojawi, że to będzie przełom, rewolucja, zupełnie inne podejście. To jest dokument, który w tej wersji przedstawionej opinii publicznej jest spisem w 2/3 najróżniejszych rozwiązań kadrowych dotyczących wojska, jakby częściowo słusznych, wynikających z postulatów, które od wielu lat dojrzewały w różnych miejscach. I tu się kończą jakieś pozytywy, bo cała reszta jest taką dość chaotyczną próbą porządkowania sfery, która jest regulowana przez kilkanaście ustaw związanych z kilkuset ustawami. Ustawa ma 54 lata, ale była wielokrotnie nowelizowana i nowa ustawa w tym obszarze to naprawdę jest gigantyczne zadanie. Ja pamiętam, gdy zostałem ministrem obrony w 2011 roku, minister Bogdan Klich wspólnie ze swoim zastępcą, sekretarzem stanu, panem Czesławem Piątasem, generałem, byłym szefem sztabu generalnego, osobą bardzo doświadczoną, ogromnej kompetencji, przygotowali, afirmował to właśnie minister Piątas, takie rekomendacje, jak należałoby podejść do ewentualnego zastępowania tej starej ustawy. I rozmawiałem ze współpracownikami, z praktykami, z prawnikami różnymi i wyszło na to, że to po prostu kilka lat pracy, bo to jest tak głęboko sięgająca legislacja, bo obrona to nie tylko jest wojsko, to nawet nie tylko jest gospodarka, ona dotyka, każdy tutaj byłby zaskoczony, ilu sfer życia. Więc to, że nagle powstał projekt, wyraźnie chyba Jarosław Kaczyński tutaj nie przypilnował, bo zawiera mnóstwo no absolutnie prostych błędów, w takim pośpiechu, że w takim pośpiechu przeprowadza się uzgodnienia międzyresortowe. One się zresztą zakończyły kilka tygodni temu, nie słyszymy o żadnych efektach. Z tego co wiem, to setki uwag resorty pownosiły, bo traktują to poważnie, także poważnie traktują to, że gdzieś tam jakieś kompetencje są przesuwane, zabierane, że rozbija się system zarządzania kryzysowego państwa, że likwiduje się to jakiś w ogóle absurd, którego szefowie sztabu generalnego byli, mieliśmy taką debatę w Senacie kilka tygodni temu, kompletnie nie rozumieją, dlaczego likwiduje się wojskowe komendy uzupełnień i wojewódzkie sztaby wojskowe, które były takim kręgosłupem obecności wojskowej w cywilnej, samorządowej administracji. Więc rzecz, która też wymaga skomentowania, no to są te propozycje finansowe. One są złe, dlatego że zakładają pozabudżetowe finansowanie armii. Tego kompletnie nie rozumiem, przecież jest część budżetu obrony narodowa, jest pewna konstrukcja państwa polegająca na tym, że jest projekt budżetu, on jest przedstawiany, jest przedmiotem obrad parlamentu, poprawek, potem jest kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli, jest podlega bieżącej kontroli też parlamentu, a tymczasem Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak proponują taki mechanizm pozabudżetowy finansowania z obligacji, włączania Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, no to jest po prostu psucie państwa.
to jest psucie państwa, a jeśli jeszcze do tego dołożyć przeprowadzoną trochę jakby za dużo się dzieje, żeby to było na pierwszym planie, ale przeforsowaną nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych, która tak naprawdę daje wolną rękę we wszelkich zakupach, już bez żadnych procedur minister obrony może wszystko kupować, to uważam, że to jest jakby bardzo groźne narzędzie. A ponieważ obecna ekipa nie przywiązała się do tego, że trzeba jakoś długofalowo planować, że takie plany zakupów to się tworzy na 5-10 lat, są nagłe decyzje, kupmy F-35 za tam 15-20 miliardów, kupmy Abramsy za 5-10 miliardów, więc takie poluźnienie finansów i taki wolontaryzm kompletny, jeśli chodzi o decyzje i luz, jeśli chodzi o finanse, to jest fatalna mieszanka. Ciekaw jestem w ogóle, jak się skończą właśnie te uzgodnienia międzyresortowe, bo na miejscu premiera czy ministra finansów uderzyłbym pięścią w stół, bo to jest tworzenie absolutnie jakiegoś folwarku ministrowi obrony, czy ministrowi obrony z wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, do decyzji no, obok systemu finansów publicznych, obok takiego utrwalonego działania. I nie ma tutaj żadnego powodu. Ja rozumiem, że w jakichś warunkach wojennych przestawia się gospodarkę i budżet na zupełnie inne tory, natomiast tutaj myślę, będzie więcej błędów i więcej zmarnowanych pieniędzy. Taką puentą do tego projektu jest jeden z maili ministra Dworczyka, który jakiś czas temu do premiera Morawieckiego, pisząc o tym, co robi ekipa Macierewicza w Ministerstwie Obrony, pisał o marnowaniu miliardów złotych, o ciemnych interesach podlanych frazesami bogoojczyźnianymi, więc i to się nie zmienia, znaczy to mniej kontroli, ja już nie mówię, że bo to już jakieś w ogóle fantazje w tych warunkach, że jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, której przewodzi prezydent, która ustala pewne główne rzeczy, uprzedza opozycję, że normalnie pracuje Sejmowa Komisja Obrony. Politycy PiS-u tak jakby zawsze mieli rządzić, co zawsze jest ogromnym błędem i podejmują zobowiązania na dziesiątki lat i dziesiątki miliardów złotych, tak naprawdę nie próbując w ogóle odnosić się do jakichś bieżących zagrożeń. No, ekspertów, byli eksperci przez te 6 lat, którzy na początku jakoś wierzyli PiS-owi, uważali, że tutaj to jest taka partia propaństwowa i może ma różne gdzieś tam ideologiczne szaleństwa, ale w tym obszarze takim siłowym będzie sobie dobrze radziła, no to się srodze zawiedli. I tak samo z tym projektem ustawy, bo ja się spodziewałem, że to będzie naprawdę coś takiego, co rzeczywiście będzie na miarę dziedzictwa Jarosława Kaczyńskiego, a dziś wygląda na to, że mają ogromny problem z tym, co dalej z tą kwestią zrobić. Ja zresztą w czasie tej debaty w Senacie zaproponowałem takie rozwiązanie, z pewnością ono nie będzie przyjęte, ale ono jest, uważam, sensowne, mianowicie przeprowadzić nowelizację w tych obszarach, które dotyczą żołnierzy, służby żołnierzy i te korzystne dla żołnierzy sprawy przeprowadzić, jak również te kwestie, które dotyczą elastyczności służby. Nie mam nic przeciwko temu, żeby była ta roczna służba ochotnicza i tak dalej. Natomiast całą resztę odłożyć do jakiejś szerokiej debaty, do prawdziwej ustawy o obronie ojczyzny, która by nie była takim kadłubkiem, który zajmuje się paroma sprawami, ale próbowałaby uchwycić parę istotnych rzeczy, jak system kierowania państwem w czasie wojny. Tutaj jest
to cały czas jakby właściwie niedomknięte. Jak system kierowania i dowodzenia właśnie w samych siłach zbrojnych PiS niby odkręcił naszą reformę, ale jej nie odkręcił tak do końca, stanął jakoś w pół kroku. Jest całe mnóstwo spraw, które w ogóle ten projekt Jarosława Kaczyńskiego nie dostrzega, a które dotyczą wprost obrony Polski i o nich by trzeba rozmawiać. Więc albo będzie tak, że w którymś momencie albo za tydzień, albo za 4 miesiące, bo to będzie tak jak z Lex TVN, będzie jakieś nagłe wzmożenie wokół tej sprawy, jakaś potrzeba propagandowa, wejdzie to do Sejmu i PiS będzie chciał to szybko przeforsować, a kto będzie miał jakąś poprawkę, uwagę, to będzie zdrajcą, targowicą, przyzwyczailiśmy się do tego stylu pracy, bo jeśli by chciał PiS do tego podejść poważnie, to trzeba zaplanować wielomiesięczną pracę, powołanie być może kilku podkomisji, zatrudnienie w Sejmie bardzo dobrych ekspertów, którzy by spokojnie to wszystko przeprowadzali, bo popsuć łatwo jest i w takiej sytuacji międzynarodowej no powinno też obowiązywać takie lekarskie, po pierwsze nie szkodzić. Wywracanie różnych rzeczy do góry nogami to powinno się odbywać w czasie, kiedy nie ma żadnych zagrożeń i nie ma obawy, że te zmiany jakby coś pogorszą, coś popsują, czy doprowadzą do jakiegoś chaosu. No tak, każdy remont samochodu robi się na postoju, a nie w trakcie jazdy. Dokładnie tak. W momencie, kiedy za moment będziemy musieli ruszać. Ja myślę, że to może być projekt na miarę dziedzictwa Jarosława Kaczyńskiego, niestety. O tym projekcie, proszę Państwa, będziemy rozmawiać dalej. Nie uciekajcie Państwo, a w tej chwili chwila muzycznego oddechu.
Dziękujemy. No, Filip nas uraczył chyba najbardziej wojenną pieśnią z naszej playlisty resetowej, a my wracamy do rozmowy o ustawie o obronie ojczyzny. Państwo, Platforma zorganizowała konferencję na temat tej ustawy, ja ją podsłuchiwałem w sieci. Zebraliście Państwo imponujące grono ekspertów wojskowych, dyplomatów. I tak parę aspektów tej ustawy, o parę aspektów chciałbym dopytać. No pierwsza rzecz, gdzie chyba nikt w trakcie konferencji nie bronił tego, a raczej wszyscy krytykowali, to jest kwestia tych mechanizmów poboru i rekrutacji. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda pobór i jak chce tego tej organizacji Jarosław Kaczyński? Rozumiem, że ma być to przeniesione w całości do kompetencji Ministerstwa Obrony Narodowej, tak? Mają być zlikwidowane te obecne procedury, które są realizowane także częściowo przez samorządy. Tak, to jest propozycja, żeby nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odpowiada za kwalifikację wojskową, pobór jako taki jest zawieszony od 2009 roku, żeby to przenieść do Ministerstwa Obrony. To nie jest dobra propozycja, dlatego że takim resortem, który współpracuje z samorządami, który... I to mówię z perspektywy 4 lat pracy jako sekretarz stanu w MSWiA, który jest takim kręgosłupem całego państwa, bo podlegają wojewodowie, są relacje z samorządami, podlegają służby mundurowe, więc takie przekonanie, że teraz wojsko samo miałoby to robić, jest no, takim trochę mocarstwowym myśleniem, a jest... wchodzenie wojska w taki obszar, no, w którym wojska nie powinno być, tak uważam, to znaczy wojsko niech zachęca, niech promuje, niech przekonuje, natomiast sama organizacja w ręku MSWiA samorządów to jest, uważam, właściwa konstrukcja. To się bierze, ciekawe czy to się ostanie, bo wyobrażam sobie, że minister spraw wewnętrznych w uzgodnieniach międzyresortowych powinien zaprotestować, tak, znaczy no bo chyba, że to jest tylko taka prosta walka o kompetencje, tak, i tutaj nie wiem, Mariusz Błaszczak będzie silniejszy niż Mariusz Kamiński, ale patrząc na system państwowy powinno to pozostać w MSWiA. A te zmiany się, ja tak czytając tę ustawę, słuchając właśnie też naszych ekspertów, myślę, że one nie biorą się z jakiejś takiej refleksji państwowej w rodzaju, nie wiem, MSWiA to źle przeprowadza z samorządami, to my się tym zajmijmy, tylko jest powodowane chęcią wzmacniania ukochanego segmentu przez PiS, mianowicie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo nagle to zniknięcie WKU i wojewódzkich sztabów wojskowych ma być wypełnione obroną terytorialną, to dowódca brygady tej wojewódzkiej wejdzie w skład wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, jakby niesłychanie istotnej komórki w przypadku każdego kryzysu, a na szczeblu wojewódzkim powstaną takie wojewódzkie centra rekrutacji. Nie rozumiem tej zmiany, bo to samorząd właśnie i MSWiA powinni być tymi, na których to wszystko polega. No jak w dużych województwach w rodzaju Wielkopolski, gdzie jest, nie wiem, 350 kilometrów z jednego końca na drugi, bez WKU robić tę rekrutację tylko i wyłącznie siłami wojskowymi. Nie ma powodu, żeby zatrudniać jakieś, no nie wiem, setki oficerów Wojska Polskiego do tego rodzaju roboty, którą ktoś inny przez dziesiątki lat wykonywał i tutaj ja nie słyszałem ani jakby odpowiadając za to w MSWiA, ani potem będąc ministrem obrony, nikt nie sygnalizował, że tu jest jakiś problem, więc wydaje mi się, że to są takie właśnie motywacje. I jak mówię, nic nie przeszkadza wojsku, żeby promować
każda armia na świecie ochotnicza to robi, zachęca ludzi, żeby przyszli, natomiast nie ruszałbym tego. Sądzę, że to po prostu będzie gorzej funkcjonowało i paradoksalnie będzie trudniej pozyskać stanie, ile będą zarabiali ci ochotniczy szeregowi, którzy będą przychodzić na rok, bo być może tutaj jest jakiś plan wysokiej pensji. Słyszę, że to przymiarka jest taka, żeby więcej niż początkujący nauczyciel zarabiał szeregowy, no, który ma takie inne kwalifikacje, no to być może wtedy będą ci kandydaci, ale no to jest taki przykład, wydaje mi się, że takiego bardzo partykularnego myślenia, to znaczy, że i to zresztą z tego całego projektu tak trochę wygląda, sposobu pracy nad nim, że obrona państwa to tylko MON i niech się MON tym zajmie od początku do końca. To jest głęboko niesłuszne podejście. Obrona państwa jest sprawą całego państwa, w tym samorządu, wszystkich obywateli i to nie jest tak, że jeden resort teraz nam za nas załatwi sprawę. To jest fajne na konferencje prasowe, do jakiejś propagandy i do przemówień, natomiast to powinno być zupełnie inaczej robione. Ta debata bardzo dobitnie, o której pan redaktor wspomniał, bardzo dobitnie to pokazała, bo występowali dwaj szefowie sztabu generalnego byli, którzy no, byli pierwszymi żołnierzami, takimi, którzy jakby zaszli najdalej. I to są generałowie, którzy no, przeszli od podporucznika i dowodzenia kompanią czołgów czy plutonem czołgów do najwyższych funkcji. Misje, uczelnie amerykańskie. Więc oni łatwo, to nie są politycy, którzy tam chcą jakoś łatwo coś skrytykować i efektownie wypaść. Jak generał Gocuł mówi, były szef sztabu generalnego, zresztą to był szef sztabu generalnego, który w 2016 roku już przez prezydenta Dudę został powołany na kolejną kadencję, no ale oczywiście po paru miesiącach jakby nie zdzierżył tutaj Macierewicza i tego całego jarmarku i po prostu zrezygnował. Jeśli on mówi, że jest przerażony tym, co tu jest proponowane, no to ma to ogromną wagę i może gdzieś ktoś w PiS-ie, w rządzie, w MON-ie odnotował te głosy, było trochę publikacji prasowych, bo no, rzeczywiście tu chodzi o poważne rzeczy, to nie jest jakaś taka igraszka, że właśnie coś się zaraz powie, że jesteśmy najnowocześniejsi, najlepsi, poprzednicy wszystko zmarnowali i dzień konferencji prasowej można uznać za zaliczony, tylko dotykamy niesłychanie istotnych rzeczy, które no, powinno się ostrożnie robić. Panie ministrze, to a propos tych zarobków, minister Błaszczak na konferencji prezentującej ten projekt mówił o tym, że szeregowy ma dostawać 4400 brutto. To jest stanowczo więcej niż początkujący nauczyciel. W ogóle to jest stanowczo więcej niż jakakolwiek pierwsza praca, jaką w Polsce można dostać. Ale chciałem spytać też o model szkolenia, bo jeżeli czytamy w projekcie, że żołnierzem się zostaje po 28 dniach, a potem następuje jakieś szkolenie specjalistyczne rzędu 10 miesięcy, to mam wrażenie, że to nie jest projektowanie armii opartej na skomplikowanych i nowoczesnych technologiach, bo te okresy wedle wojskowych no, są wystarczające do tego, żeby nauczyć strzelać i tyle. No tak, to o czym pan mówi, z czym się oczywiście zgadzam, to jest fragment większej całości, to znaczy takiego przekonania, że liczba żołnierzy, ilość, nie jakość, jest tutaj jakoś przesądzająca i w różnych jakichś działaniach w ogóle, to widać przez te 6 lat, nie docenia się armii zawodowej, wojsk operacyjnych.
nawet tu przy granicy, jak słyszymy, jest 15 tysięcy żołnierzy, 14 tysięcy żołnierzy zawodowych i 1000 żołnierzy obrony terytorialnej. Ale zdjęcia mają tylko ci z WOT. Tak. I tak, i jest właśnie takie propagandowe nadwartościowanie tej części, próba szukania takiej legitymizacji tej części. No a tymczasem no, to jest trochę tak, że obrona terytorialna i jakby bardzo szanuję tutaj motywację poszczególnych ludzi, którzy się w tym znaleźli, to jakby trzeba docenić. Natomiast w gruncie rzeczy pełnią oni rolę takiej nieistniejącej w polskich warunkach obrony cywilnej, bo pomagają przy szczepieniach, pomagali przy zanieczyszczeniu Wisły, pomagają przy klęskach żywiołowych. Natomiast i to tacy najtwardsi zwolennicy obrony terytorialnej, typu pani poseł Anna Siarkowska z PiS-u, dla której to jest taka jakby bardzo pierwszoplanowa idea, mówią publicznie, że tu jednak chodzi o wojsko, o szkolenie militarne, o przygotowanie do zadań wojskowych. A ma pan rację, dziś pole walki jest tak skomplikowane, tak nasycone sprzętem, że wymaga bardzo dużo od żołnierza i to nie są takie na weekendowe szkolenia czy na parę tygodni, tylko naprawdę to jest dla zawodowca, który w tej armii kilkanaście, kilkadziesiąt lat służy. Więc chcę zwrócić uwagę słuchaczy naszych też na taką dyskusję, która się toczy w przestrzeni publicznej wokół pomysłów, idei redukowania armii i uczynienia jej takiej wysokojakościowo. Mówię tutaj o panu Jacku Bartosiaku i jego prezentacjach. Ja w ogóle miałem wrażenie, że Jarosław Kaczyński z nim polemizuje, tak, z tymi koncepcjami i stąd nagle te 300 tysięcy i taka filozofia wielkiej armii. Uważam, że to jest bardzo anachroniczne podejście, że my powinniśmy mieć bardzo mocną armię zawodową, dobrze wyszkoloną, dobrze wyposażoną, liczniejszą nawet niż dziś, bo jeżeli wprowadzić te kluczowe programy typu obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, czyli program Wisła, Patrioty i jeszcze kilka tych kluczowych programów, z pewnością trzeba bardzo wielu świetnych fachowców w wojsku zatrudnić zupełnie jakby od nowa, tak, bo to są tak wysokie wymagania technologiczne, że tak jak jakby obserwowałem to w innych krajach, jak wygląda na przykład obsługa Patriotów, no to tutaj potrzeba po prostu dziesiątki inżynierów w mundurach do tego, a nie jakiejś prostej siły, która będzie przenosiła jakieś rakiety. A nie szeregowych po kilkunastotygodniowym przeszkoleniu. Właśnie tak. A Jarosław Kaczyński na tej konferencji formułował właśnie taką tezę, że jakby to liczebnością powinniśmy tutaj pokazać siłę. Powinniśmy oprócz armii zawodowej mieć rezerwy kilkuset tysięczne, dobrze szkolone, najlepiej pochodzące właśnie z tych, którzy byli w wojsku i odeszli, bo to są ci, którzy no, mają pełną wiedzę o sprzęcie i co jakiś czas powinni tę wiedzę odnawiać i swoje tutaj umiejętności i kompetencje. Tu się przecież bardzo dużo zmienia. Taki postęp technologiczny, informatyczny jest ogromny. Myślę, że kto służył, nie wiem, 15 lat temu, to no nie pozna pewnych rzeczy, które są teraz, mimo że mamy wyspy nowoczesności, też wyspy takie bardzo staroświeckie. Więc takie koncepcje, które zakładają, że musimy gdzieś mieć kilkaset tysięcy żołnierzy, 300 tysięcy ta liczba padała, czyli jakby 250 tysięcy zawodowych, a 50 tysięcy obrony terytorialnej, uważam za kompletne fantazje, bo jak słusznie wielu ekspertów, generałów, a byłych dowódców mówiło, to oznacza podwojenie budżetu na obronę tak naprawdę,
i dotyczy sytuacji, w której tę armię, którą mamy, no nie mamy tak wyposażonej, jak powinniśmy, jak powinna być wyposażona. Są podstawowe luki, mówię o tym przy każdej okazji i uparcie to powtarzam, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Na co nam 250 Abramsów? Na co nam kilkadziesiąt samolotów F-35 czy 300 tysięcy żołnierzy, jeżeli będziemy bezbronni z powietrza i przeciwnik szybkimi uderzeniami z powietrza, rakietowymi bądź lotniczymi, pozbawi nas istotnych elementów potencjału. A tymczasem w imię tych programów właśnie takich wielkich, fantastycznych, czołgów, rezygnuje się z programu Wisła, zredukowano liczbę baterii, minimum, minimorum to powinno być 8 dla Polski, do 2 i jakby nie widzi się tego, że i oczywiście to jest może takie nieefektowne na konferencję prasową, może to nie pasuje, że myśmy tę decyzję podjęli w 2015 roku, że jeszcze prezydent Komorowski taki priorytet formułował. Paradoksalnie zresztą, mimo całego takiego kuglowania, z czym się dało, Macierewicz po roku jakby podtrzymał to, tak? Więc ja mam wrażenie takie, że minister Błaszczak, jak coś robili poprzednicy, w tym Macierewicz, to musi to robić jakoś inaczej, mniej, i z tego programu w gruncie rzeczy zrezygnował, no, jakby redukując go do takiej skali, o jakiej wcześniej mówiłem. Więc wydaje mi się, że jakby ta dyskusja niestety jest mało merytoryczna, znaczy, tak naprawdę z rządzącymi w gruncie rzeczy jakby jej w ogóle nie ma, bo Komisja Obrony stała się takim jakby polem walki, gdzie my domagamy się jakichś informacji, z trudem bądź w ogóle je uzyskujemy. Ze strony rządzących nie ma potrzeby jakiegokolwiek dialogu. Jak mówię, Rada Bezpieczeństwa Narodowego chyba 2 lata temu się ostatni raz zebrała i takie sytuacje jak właśnie Rosja z Ukrainą czy granica, no nie są w ogóle żadnym asumptem dla prezydenta, żeby tę radę zwoływać. Eksperci wszyscy w gruncie rzeczy się zdążyli już bardzo rozczarować do rządu PiS-u, bo po prostu kompletnie ich nie słucha. Nawet ja nie wiem, z kim by można rozmawiać, czy kogo by zaprosić, jakby chcieć zaprosić jakichś ekspertów związanych z rządem, którzy by popierali ich pomysły, czy popierali ten projekt ustawy, żeby móc z nimi dyskutować. Panie doktorze, proszę zwrócić uwagę, czy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pierwszy żołnierz, uczestniczył w tej prezentacji, czy zabrał choćby głos jednym słowem na temat projektu ustawy o obronie ojczyzny i pierwszy żołnierz nie zabiera głosu, nie ma zdania, również prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, który ma rozliczne kompetencje w ustawach związane z różnymi dokumentami, który nominuje generałów, nominuje najważniejszych dowódców, również się nie wypowiedział. Nie znał tego projektu, no nawet jak nie znał, co byłoby bardzo złe oczywiście i świadczyło o relacjach w obozie władzy, no to już dobrych parę tygodni minęło, mógłby się wypowiedzieć. Tymczasem zabiera głos przy różnych okazjach, 11 listopada w święto niepodległości, no dosłownie kilka dni po tej prezentacji, ani słowem się nie zająkuje, powołuje kilka dni temu jakieś takie kolejne ciało doradcze, które nazywa się Radą Bezpieczeństwa i Obrony. W przemówieniu towarzyszącym temu powołaniu w ogóle ani słowem nie mówi o projektach rządowych, o projekcie ustawy o obronie ojczyzny, więc coś tu jest mocno nie tak w tej sprawie. Tam jest mnóstwo rzeczy, proszę Państwa, jeszcze nie tak. Jeżeli będziecie chcieli zajrzeć, no podtrzymuje się chociażby oddzielenie Wojsk Obrony Terytorialnej od struktur wojskowych w ogóle, czyli to, co mamy w tej chwili, one mają podlegać ministrowi nadal do czasu wypełnienia, tylko że to, czy to ostatecznego utworzenia, czyli tych 50 tysięcy, no ale tą poprzeczkę można przecież podnieść i uznać, że to jednak 60 tysięcy ma być. Nie można podnieść?
Panie pośle, bo kręcił pan głową. Nie można podnieść tej poprzeczki 50 tysięcy votu. No, kręcę głową, jakby potwierdzając to, co pan redaktor mówi. Kręcę z niedowierzania, tak, że coś takiego jest możliwe, ale to jest absolutnie możliwe. To jest jedna z takich spraw fundamentalnych, które toczą się od samego początku, że zrobiono takie wojsko drugiej prędkości z WOT-u, a nie podporządkowano go dowódcy generalnemu czy dowódcą jednostek. To wojsku jest fatalnie odbierane i było wcześniej też odbierane jako taki dość niezrozumiały krok, no takiej nieufności trochę wobec wojska, bo tak naprawdę ja miałem okazję przy różnych sytuacjach rozmawiać z dowódcami, takimi dowódcami brygad, no to przecież powinien być przyporządkowany batalion OT do nich, tak, i oni powinni za to wszystko odpowiadać, powinni być jak najbliżej tego zawodowego wojska, po to, żeby tutaj jakość była jak najwyższa i także jakość szkolenia. Ale żeby chronić taką polityczność, takie przekonanie, że to jest jakieś lepsze, inne wojsko, które tutaj jakby pokazuje prawdziwą troskę rządu PiS o sprawy bezpieczeństwa, no to jakby konsekwentnie się oddziela. Z dowódcy OT pana generała Kukuły, no jest jedynym generałem, który od 2016 roku, znaczy był w 2016 roku pułkownikiem, tak, a już ma 3 gwiazdki, czyli 3 razy awansował, jest generałem broni. No, przyjmowane jest to w wojsku jako coś niesłychanie żenującego, że tak to się dzieje. Ja już nie mówię o tym, ile to kosztuje. Ale tutaj, panie pośle, ta nowa ustawa także skraca ścieżkę awansu i ułatwia awans. To zresztą minister Błaszczak przedstawił jako jedną z podstawowych zalet, że tutaj bardzo szybko spod oficera można stać się oficerem, z szeregowego podoficerem, i że to jest właśnie, on to nawet określił, przebijanie szklanych sufitów dla podoficerów. No, to jest trochę tak, że rządzący, którzy chcieliby tak postępować jak we wszystkich innych instytucjach i organizacjach, typu policja, gdzie chwalił się komendant policji czy wiceminister, że w ciągu tam miesiąca, dwóch wszystkich komendantów powiatowych wymieniono, już nie mówię o wojewódzkich czy komendanta głównych, znaczy głównym jego zastępcach, to w wojsku przez przepisy, przez pewne zasady, przez to, że wojsko jest jakby równoległe do systemu natowskiego, do Amerykanów, no nie dało się, mówię poza takimi niechlubnymi wyjątkami, jak wspomniałem, widać to wyraźnie, widać, że szef sztabu generalnego nie uczestniczy w jakichś najważniejszych przedsięwzięciach, dlatego że no, nie ma generałów 2-3 gwiazdkowych, czy zwykle ten najważniejszy jest 4-gwiazdkowy, czyli z generałem już bez żadnych dodatków, którzy by byli posłuszni partii i gotowi na właśnie takie propagandowe różne przedsięwzięcia, a to dlatego, że no jednak trzeba mieć te kilkadziesiąt lat służby, trzeba było być w NATO, trzeba być partnerem dla Amerykanów. No po tych czystkach Macierewicza doszło do sytuacji takiej, w której no, nawet obecny szef sztabu generalnego, ja go szanuję, cenię, również awansował za moich czasów, no nie miał jeszcze życiorysu takiego, który by upoważniał do zostawania szefem sztabu generalnego. Jeszcze pewnie 3, 4, 5 lat powinien poczekać i się przetrzeć w NATO czy w sztabie generalnym, ale już nikogo nie było innego, więc dobrze, że on zresztą, czasem jest tak, że po prostu ludzie jakby dorastają do funkcji, które otrzymują trochę wcześniej z innych powodów. Natomiast
wychowanie sobie kogoś takiego posłusznego to jest 15-20 lat, no to teraz będą skróty i będzie się, tak jak w innych instytucjach zepsutych do cna właśnie taką polityką kadrową, będzie się próbowało to robić, no bo to obserwujemy jak Polska długa i szeroka tych, nie wiem, 30-paroletnich radnych PiS-u, którzy zostają wiceprezesami dużych spółek, nic nie potrafią, nic nie umieją, interesują się tylko, żeby, nie wiem, samochód służbowy mieć duży gabinet, to wojsko, mówię to z całą odpowiedzialnością, mimo tej wielkiej, szaleńczej presji Macierewicza, zwalniania ludzi bez ładu, składu ze sztabu generalnego, takiego mózgu wojska przecież, jakoś się obroniło w tym sensie, że nie dało się tutaj takich partyjnych karier przeprowadzić. Więc były no takie nowelizacje. Panie pośle, i może o to chodzi w tej nowej ustawie, żeby tę obronę po prostu przerwać, żeby także wojsko, które jak pan mówi, ze względu na różne mechanizmy, które broniło się przed sytuacją, jaką mamy, nie wiem, choćby w innych resortach, w spółkach Skarbu Państwa czy w policji, żeby tę linię obrony przerwać. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie do Resetu Obywatelskiego, któremu niezmiennie kibicuję i cieszę się bardzo, że jakby znajduję, nie zawsze mam okazję oglądać, ale tematy są świetnie dobrane i dziękuję za zainteresowanie ustawą o obronie ojczyzny, bo znaczy tyle się Bardzo dziękuję, panie pośle, także za te miłe słowa dla Resetu. Kłaniam się do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, a my po krótkiej przerwie wrócimy z innym tematem i w drugiej godzinie porozmawiamy z doktorem Robertem Sobiechem na temat tego, jak wyglądamy w badaniach, a konkretnie co my rozumiemy z otaczającej nas rzeczywistości. Tak dosyć ogólnie mówię, ale porozmawiamy o tym praktycznie. Ale to w drugiej części programu. Nie uciekajcie państwo, ona już nadchodzi. Jak każdy facet wars, z planety był Mars, a z Wenus była Sawa, kobitka bardzo klawa, syrenka ich swatała i rączkę dobrą miała, to był nad Wisłą cud i tak powstał syreni gród. Wars floty nie żałował, nad Wisłą dom zbudował, a w przerwach od sieci namiętnie płodził dzieci. A że nie był bity w ciemię, to całe jego plemię do dziś ma PR taki, warszawskie cwaniaki. Bo my od Warsa i od Sawy już tak mamy, jak co do czego to nie wymiękamy. Tu elegancko i sfaszone musi być, nawet jeśli chwilowo nie chce ci się żyć. I nawet bossy, nawet gdyby nie miał nogi, Warszawa jak zawsze musi mieć ostrogi. Ze świecą szukać takich ludzi jak tu są, a jak nie wierzysz, to przepraszam za bardą. Rzekła Sawa do Waresa, że ceny są tu z Maresa, w stolicy życie drogie, więc może damy nogie. Znudziło się kobicie stać w korkach we godzin szczycie, dość miała już nieboga wszędobelskiego smoka. Wars patrzy na nią czule, rozumiem twoje bóle, ale nic nie poradzę i się nie wyprowadzę. Bo ja i moje plemię nie jesteśmy bici w ciemię, a PR mamy taki, warszawskie cwaniaki. Bo my od Warsa i od Sawy już tak mamy, jak co do czego to nie wymiękamy. Tu elegancko i sfaszone musi być, nawet jeśli chwilowo nie chce ci się żyć.
nosy, nawet gdyby nie miał nogi. Warszaw jak zawsze musi mieć ostrogi. Ze świecą szukać takich ludzi, jak tu są. A jak nie wierzysz, to przepraszam za parną. Ciurala, 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 la, ciurala, 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 ciurala. Dobry wieczór Państwu. Przez chwilę poczułem się samotny, ale widzę, że już nie. Tutaj jest redaktor Radosław Gruca. Przepraszam, że tak brzydko palcem pokazuję. Ja się nazywam Marcin Celiński i witamy w kolejnym odcinku programu Bez Wyjścia, odcinku, którego producentem jest Albin Hagedorn, a realizuje nas Filip. Mamy nadzieję, że Państwa nastroje wieczorne są lepsze niż nasze relacje z Unią Europejską. To tak na początek. Instytucjami Unii, bo Unia to my, Marcinie, przypominam. No tak, no ale z instytucjami, masz rację. No ale to też mogę powiedzieć, że te nastroje powinny być lepsze niż relacje rządu polskiego z Unią Europejską, czyli z nami. To prawda. Powiedz Radku, jakiegoś newsa może złapałeś? Czy w tym tygodniu to myśmy się integrowali z tą Unią i nie ma żadnych polexit newsów? Haha, no niestety. Niestety nie zawiedli nas nasi polexitowcy i... Jak zwykle w formie, tutaj mamy o niemiecka sitwa w Unii. No, dużo było naprawdę historii, które warto przytoczyć. No, poważnie rozpatruję, czy nie powinniśmy się jakby rozsiąść na 2 godziny w niedługim czasie, drogi Marcinie, ale już bez ozdobników, krótko i na temat. Zacznijmy od najświeższej polexitowej historii. Kneblowanie normalności, drodzy Państwo. Co to jest normalność? Wyjaśnia nam posłanka, europosłanka Beata Kempa. No, myślę, że nie zgadliby Państwo, o co może chodzić posłance, ale generalnie chodzi o to, że Komisja Europejska szykuje, wyszła z takim pomysłem, żeby wprowadzić przepisy, które kryminalizowałyby na poziomie europejskim tak zwaną mowę nienawiści, czyli coś, co w czasie tej kadencji poprzedniej no, zostało zupełnie odpuszczone. Znaczy mowa nienawiści kwitnie niczym trujący bluszcz, szczególnie jeżeli mówcami są jacyś ludzie z ugrupowań czy środowisk PiS-owi miłych lub też potencjalnie ze środowisk dających głosy. Chodzi o to, że posłanka Beata Kempa stwierdza, że teraz, dlaczego to jest dla niej problem, że pojawia się pomysł penalizowania mowy nienawiści na poziomie europejskim. Uwaga! To jest nowa konstrukcja prawna wymyślona tylko po to, aby dyscyplinować tych, którzy upominają się o podstawowe wartości: małżeństwo, ojcostwo czy macierzyństwo i którzy są patriotami. W strukturach Unii za akt agresji wobec środowiska LGBT uznaje się m.in. podejmowanie kroków zmierzających do ochrony rodziny. No czekaj, Radek, bo ja tak zapytam, obaj jesteśmy ojcami. Czujesz, że twoje ojcostwo może być skrępowane?
No właśnie, to jest, powiem szczerze, jakby kiedy im bardziej się zagłębiam w tę antyeuropejską retorykę, no tym bardziej mam poczucie jakiegoś kompletnego odrealnienia. I to niestety nie na poziomie Monty Pythona, tylko jakiejś, no, jakiegoś złego snu. No, znaczy, straszne jest to, że jeżeli jesteś odbiorcą tego typu informacji, nie mającym dywersyfikacji i dostępu do różnych mediów, to naprawdę ja się nie dziwię, że jesteś w stanie uwierzyć, że ktoś tutaj dybie na nasze bezpieczeństwo, na nasze dzieci. Zresztą w prywatnych rozmowach polexitowcy mówią, że generalnie walka o LGBT polega na tym, że geje chcą adoptować dzieci, żeby je gwałcić. Naprawdę. To niestety... Rany boskie, to trochę mi to przypomina twoją wczorajszą rozmowę z Martą Woźniak o antyszczepionkowcach, to jakieś takie podobne rejony myślenia, ale jak mówisz o innych mediach, to uważaj, bo w innych mediach też można słabo trafić, na przykład Financial Times. Tam można trafić na przykład na wywiad z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, który to wywiad sprowadza się do tego, że będziemy wszystko wetować. Nie wiem, czy wiesz. I czy wiesz dlaczego? No nie, dlaczego to nie wiem. No, pan Ziobro w tym wywiadzie mówi mniej więcej tak. Skoro ta niedobra Unia Europejska nas się czepia, to my nie pozostaniemy dłużni. No to go dopytują, a jak się czepia? No to pan Ziobro mówi, że Unia Europejska tak naprawdę skupia się na tym, żeby obalić obecny rząd, i to jest nie żadna praworządność, proszę Państwa, tylko to jest stawianie niemożliwych do spełnienia warunków, tak powiedział Ziobro. I to, że są te niemożliwe warunki do spełnienia, to jest dowodem na to, że Unia Europejska po prostu chce obalić obecny rząd, a reguła wiążąca finanse z praworządnością to jest przekaz do Polaków, że dostaniecie pieniądze dopiero jak obalicie rząd Prawa i Sprawiedliwości. I na to pan Ziobro deklaruje, że się nie zgodzi, ponieważ mówi, że w takim razie Polska powinna wetować wszystko, co stanie na wokandzie, co będzie na tapecie Unii Europejskiej. A jeśli to nie pomoże, no to powinniśmy zawiesić wpłaty do Unii Europejskiej, ponieważ skoro odmawia nam się środków ze wspólnego budżetu, to my się nie będziemy do niego dokładać. I ja chcę Państwu przypomnieć, bo tu jest pewna ciągłość, że kto nam coś takiego mówił z miesiąc czy półtora miesiąca temu? Niejaki poseł Janusz Kowalski, z którego wszyscy się wyśmiewają, że on takie bzdety opowiada. Myśmy wtedy z Radkiem Państwa przekonywali, że słuchajmy Kowalskiego, bo to, co on mówi, to za parę tygodni stanie się zupełnie poważne. I proszę bardzo. I mało tego, dopowiem jeszcze, nie wiem, być może ty też tego newsa gdzieś tam miałeś przygotowanego, trudno, to ci spalę. No wprawdzie pan rzecznik rządu, pan Miller, powiedział, że to są prywatne opinie ministra Ziobry i w ogóle nie ma o czym gadać, a tu we wtorek ambasador Sadoś w trakcie uzgadniania priorytetów polityki legislacyjnej na przyszły rok Unii Europejskiej mówi, a ja się nie zgadzam i robię weto, boście nie zatwierdzili nam naszego krajowego planu odbudowy. Oczywiście to drugie weto było ze strony Węgier. O tyle tylko przedstawiciele Polski i Węgier się przeliczyli, że słoweńska prezydencja wytłumaczyła im, panowie, ale w tej sprawie nie ma jednomyślności, w związku z czym nie ma weta, po prostu jesteście przeciw jako dwa kraje i
dokument przechodzi. Ale mówię o tym, że chyba już w poniedziałek rzecznik rządu, rzecznik Miller mówił o tym, że nie, Ziobro to tam opowiada jakieś swoje prywatne opinie, a we wtorek było działanie zapowiadane przez Ziobrę, czyli wetowanie wszystkiego. To jest w ogóle myślenie, i już tutaj bez żartów powiem, że to jest myślenie, które ja kiedyś przyjmowałem jeszcze jako młody chłopak z takim pewnym zrozumieniem, to znaczy my powinniśmy mieć możliwość blokowania inicjatyw, które mogą być dla nas niebezpieczne. I kiedyś to rozumiałem, ale potem jak poszedłem na studia, europeistykę zresztą studiowałem, drodzy Państwo, między innymi, to zrozumiałem... No, to nie jest europeistyka, to jest chyba czwartorzeszotyka. No, oczywiście, że tak, ale zabierasz mi czas, żebym o czwartorzeszotyce powiedział. Natomiast Marcinie, skoro już się tak wyrwałeś, żeby odebrać mi chleb, czyli przedstawiać newsy polexitowe, to ja tylko zrobię headline, a ty rozwiniesz. Ważnym wydarzeniem, które ujawniono na początku tygodnia, było przesłanie SMS-a przez Mateusza Morawieckiego do polityków Unii Europejskiej, który to zresztą SMS później Mateusz Morawiecki starał się, nie wiem, jakoś wycofać, twierdząc, że w ogóle go nie popełnił. Marcinie, dlaczego miał taki problem z tym SMS-em? No nie, to, ale to jest coś, co chyba bardzo wiele nam mówi o Mateuszu Morawieckim, bo jeszcze powiedzmy, kiedy on wysłał tego SMS-a. On wysłał tego SMS-a po swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, które było odebrane jako wystąpienie nawet nie tyle eurosceptyczne, co antyeuropejskie. On był tam szalenie agresywny, on tak naprawdę odrzucał wszelką możliwość dyskusji. Morawiecki, który rzadko mówi, on przeważnie ma taki styl mówienia dosyć, powiedziałbym, zawiły i niewyraźny. To tam był wyjątkowo wyraźny, wyjątkowo antyunijny. Oczywiście ono się spotkało z taką, a nie inną reakcją parlamentarzystów, po czym Mateusz Morawiecki, aha, no i jeszcze druga okoliczność, a mianowicie kompletna bezczynność polskich przedstawicieli i ministra Budy w negocjacjach na temat KPO. No po prostu stanowisko Polski się nie zmienia. Macie przyjąć nasz piękny plan i już. No i wtedy Mateusz Morawiecki do jakiejś grupy polityków europejskich wysyła SMS-a o treści mniej więcej: pomóżcie mi, jestem ostatnim Europejczykiem w tym rządzie. No to jest istotna informacja, że jeszcze jakiś Europejczyk w tym rządzie jest. Ja się nigdy nie dopatrzyłem pierwszego. No ale jak rozumiem, pierwszego nie ma, jest ostatni. Ale fajny jest też ten komentarz, który, no, oczywiście SMS wyciekł, politycy zaczęli pokazywać jako pewne kuriozum. No, człowiek, który przed chwilą krzyczy na Unię Europejską, za chwilę przedstawia się jako ostatni Europejczyk. No i został zapytany przez jednego z polskich europosłów, któremu pokazywał tego SMS-a. No i co zrobisz? No, jakoś spróbujesz pomóc, no to odpuszczę niecenzuralną część odpowiedzi. Ta cenzuralna brzmiała too late. Życie, drodzy Państwo. Zaraz nam zbliża się gość, więc ja muszę jedną jeszcze polexitową wrzutkę interpretacyjną odnotować. Mianowicie Rafał Ziemkiewicz, czyli to twój ulubiony bohater. Tak, tak. Prezes, moim zdaniem to jest taki honorowy prezes polexitowców zgromadzenia nieformalnego. No, nie zawodzi i przede wszystkim no, trudno mi znaleźć jakiekolwiek zwątpienie w moje przekonanie, że on musi oglądać nasz program, bo on wypisz, wymaluj, odnosi się dokładnie do tego, co my mówimy. Nawet, drodzy Państwo, możecie sobie to sprawdzić w poprzednich programach. Ja mówiłem o tym,
oczywiście nieco umownie, że jeżeli by szukać wspólnego mianownika dla tych panów, polityków, którzy z partii prawicowych, eurosceptycznych, konserwatywnych zjechali się z całej Europy, jakby powiedział PiS, ale tak naprawdę z 9 bodajże krajów, do Warszawy na szczyt nowego układu warszawskiego, jak to szyderczo kiedyś Marcin napisał. Mówiłem, że jeżeli szukać wspólnego mianownika, to byłoby to sympatyczne spoglądanie w stronę Kremla i takie ciepłe, Renata Beger miała takie coś w oczach, także ciepłe uczucia do Władimira Putina. I jak było mi, no powiem szczerze, miło, kiedy przeczytałem, że Rafał Ziemkiewicz popełnił tekst, który nazywa się, drodzy Państwo, już mówię, sojusz przeciwko szaleństwu, ale okej, okay, no Ziemkiewicz o kulisach szczytu prawicy w Warszawie, no i tam właśnie jest, drodzy Państwo, no muszę napisać, że idea jednego, czytam, idea jednego wspólnego państwa europejskiego nie jest nowa. Snuto takie wizje praktycznie od początków europejskiej wspólnoty, tyle że były to wizje procesu zrastania się narodów, który dokonać się miał w dalekiej przyszłości i przede wszystkim w sposób naturalny. O takim właśnie możliwym kiedyś wspólnym państwie europejskim, jako o planie na 2-3 pokolenia, ale na wiele pokoleń, mówił świętej pamięci Lech Kaczyński. I to jest taki wrzut w naszą stronę, który pokazuje, drodzy Państwo, że to bardzo boli i słusznie uderzamy w to, że przypominamy Lecha Kaczyńskiego, ale ten wspólny mianownik został wręcz zacytowany wprost i napisał tak, że to jest generalnie czysta propaganda, to co my uprawiamy, ty i ja, czyli no, krótko i na temat. To jest czysta propaganda, podobnie jak insynuowanie, jakoby wspólnym mianownikiem zgromadzonych były jakieś związki z Władimirem Putinem. Ponadto trzeba też uznać taki wspólny mianownik konserwatyzm, jak zwołane do Warszawy partie określili gospodarze szczytu z Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, słuchaj Radku, ja myślę, Rafał, jeśli nas oglądasz na żywo, bo nie wiem, czy oglądasz na żywo, czy z odtworzenia, to Unijczycy polskiego pochodzenia pozdrawiają ostatniego Polaka. Polexitowca. Dokładnie. Jeszcze odnotuję drugiego, bo to jest istotne. No wstępniak i co drugi mniej więcej jest taki ultra antyeuropejski wstępniak Pawła Lisickiego. Ten się nazywa Tresura. Powiem szczerze, że chyba pozazdrościł talentu literackiego Paweł Lisicki, bo o co chodzi w tekście Tresura? No, Paweł Lisicki próbuje przekonać wszystkich, że to, że nasze samorządy, te 5 samorządów, które przyjęły uchwały przeciwko LGBT, zostały, jakby to powiedzieć, no, zostały przetresowane. I to jest naprawdę malowniczy tekst, który warto jest przeanalizować bardziej drobiazgowo, więc takąż analizę, drodzy Państwo, będziecie mogli, obiecuję to ja, znaleźć na stronie Resetu, bo generalnie chodzi o to, że atakuje Paweł Lisicki rząd za to, że nie wstawił się za samorządami. Wymienia między innymi ministra Budę, który napisał takiego maila do poszczególnych władz samorządów, które te uchwały przyjęły, żeby się wycofały z tych uchwał. No i rzeczywiście po wycofaniu się 125 milionów euro popłynęło do tych samorządów i dla Pawła Lisickiego to jest, no to jest straszna historia i chyba w zasadzie jakieś zaprzaństwo, ale naprawdę to jest tyle malowniczych metafor, że musiałbym chyba z pół programu poświęcić, a czeka już nasz gość, jestem przekonany, więc... Którego już w tym momencie zapraszamy do wirtualnego studia. Dobry wieczór.
Naszym gościem jest pan Artur Nowak-Far, były wiceminister spraw zagranicznych, człowiek, który zajmował się w ministerstwie kwestiami umów i współpracy, czyli czymś, co jest w sumie podstawą naszego programu, bo my mówimy o umowach i współpracy, także o umowach niewykonywanych i współpracy słabo istniejącej. To ja może zacznę od pierwszego pytania, bo dzisiaj rozmawiamy, a odbywa się w tym samym czasie szczyt Rady Europejskiej, na którym to premier Mateusz Morawiecki, zobowiązany przez uchwałę sejmową, uchwałę przygotowaną przez PiS i Solidarną Polskę, jej autorami był Marek Suski oraz Janusz Kowalski, został zobligowany do tego, żeby wystąpić z żądaniem zmian w zakresie systemu handlu emisjami, o który to, a tenże system jest konsekwentnie przez prorządowe media oskarżany o to, że jest przyczyną wysokiej inflacji. Tak to wygląda, panie profesorze, proszę się nie gniewać, jeżeli coś tutaj nielogicznego, ja tylko referuję. Czy pan, panie profesorze, mógłby bronić w ogóle koncepcji z występowaniem także w takiej formule premiera z takim pomysłem? Czy on w ogóle, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, patrząc na to z perspektywy realności? Czy coś takiego zaproponowane w tym trybie mogłoby zostać przyjęte przez państwa Unii Europejskiej jako istotne, warte rozważenia i tak dalej? Chyba mamy jakiś problem z głosem lekki. Chyba mamy jakiś problem, być może mamy problem z internetem, więc ja bym zaproponował drugiemu Filipowi, żeby spróbował z gościem naszym, który zastygł, ale z tego co wiem dobrze nas słyszał, żeby po prostu połączył nas telefonicznie, a ja tylko tytułem wstępu i też zachęty, żeby państwo zostali z nami i posłuchali profesora, chcę powiedzieć, że profesor miał taki epizod pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był wtedy rzeczywiście wiceministrem, ale na co dzień jest też wykładowcą SGH-u, a także wykłada na europeistyce i tłumaczy różne meandry polityki europejskiej, ale mnie osobiście też postać pana profesora kojarzy się z bardzo ważnym procesem niedocenianym, który mało się o nim mówiło w Polsce, a dużo mówiło się o nim na świecie, chodziło o tak zwane więzienia CIA, to znaczy mieliśmy postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w którym broniliśmy się przed oskarżeniami o to, że udostępniliśmy nasze terytorium i tam były też więzienia CIA. I wiem, że to było nie lada wyzwanie, a też pan profesor musiał bronić, czy też występował w sprawie, w której nie miał udziału jako jej twórca, tylko został być może jako najlepszy do tego. Radek, ale wracajmy do Europy. Taka jest rola, ale ja bardzo, bardzo dziękuję panu redaktorowi Bucy, że on wspomniał o mnie nie tylko jako o kimś byłym, tylko o kimś, kim ja jestem właściwie zawsze. To jest dla mnie dosyć ważne, bo ja nie zamierzam absolutnie funkcjonować w sferze publicznej jako jakiś człowiek były, jakiś urzędnik. Ja jeszcze mam przed sobą sporo lat i jeszcze będę kimś, mam nadzieję, ale zawsze zostanę profesorem i zawsze akademia, szkoła wyższa będzie dla mnie tym chyba najbardziej naturalnym środowiskiem. Natomiast odpowiadając tutaj na to pytanie, to ja myślę, że motywacją tego rodzaju stanowiska i tego rodzaju w ogóle mandatu, który dostał pan premier,
jest komunikowanie się niestety nadal z wewnętrznymi użytkownikami, czyli z własnym elektoratem tutaj w kraju. Po pierwsze dlatego, że ta figura retoryczna, którą wytwarza samo to, że jest jakaś uchwała, która zobowiązuje do czegoś tam premiera, jest swego rodzaju takim uwypukleniem czegoś, pokazaniem, że coś za tym stoi, a nie puste słowa. Natomiast niestety, ale uważam, że nie za wiele za tym stoi. A przede wszystkim warto zwrócić uwagę na tę narrację, która dotyczy tego, że się łączy system handlu emisjami z inflacją. To jest niedopuszczalne, dlatego że system handlu emisjami istnieje już od wielu, wielu lat i nie był jakimś czynnikiem inflacjogennym, a teraz nagle się okazuje, że to dopiero jest w ogóle jakaś bomba, która ma spowodować, a czy miała spowodować wzrost inflacji w Polsce. Wzrost inflacji w Polsce, jak każdy wie, to odnosi się do przede wszystkim żywności i wynika z dwóch czynników. Jeden czynnik, i to tak najogólniej rzecz biorąc ujmuję te kwestie, no to jeden czynnik to jest po prostu zła polityka, zła koordynacja fiskalna i monetarna, która już zaczęła sygnalizować swoją to zło przed COVID-em. A więc tutaj już wtedy zauważano jakiś impuls inflacyjny i jakieś błędy w koordynacji tych polityk, no ale oczywiście COVID dołożył swoje, przyspieszył pewne procesy, tak też można powiedzieć. Czy do tego ma jakiś wkład handel emisjami? No trochę ma, dlatego że Polska jest na mapie Europy czerwoną, a nie niebieską plamą, co oznacza, że u nas emisje CO2 wzrastają, są za duże. No i oczywiście w tym kontekście zaczynamy płacić cenę zaniedbań, które miały miejsce w ostatnich latach. No więc krótko mówiąc, to jest troszkę tak, że trzeba wyjaśnić tutaj słuchaczom, widzom tego programu, że mówimy o jakichś figurach retorycznych, mówimy o jakimś kabuki, które się odbywa na gremium międzynarodowym, ale mówimy również o tym, że właściwie to jest jakaś narracja, która jest mocno zniekształcona, a doszukuje się przyczyn jakichś zjawisk negatywnych, a gdzie indziej niż one powinny być ulokowane. Więc w tym sensie myślę, że skoro my tak łatwo w sumie potrafimy spojrzeć, wyjaśnić tę kwestię, i potrafimy przejrzeć w ogóle tę narrację, no to ona nie jest za bardzo jakaś wyszukana, ją partnerzy unijni, mając przed sobą mapę zanieczyszczenia powietrza, CO2 i mapę emisji, po prostu są bardzo łatwo w stanie wychwycić i po prostu zbić tutaj tego rodzaju argumentacje. Z tego dokładnie powodu ja uważam, że to jest narracja dla wewnętrznego użytkownika polskiego. Marcinie? Ja chciałem zapytać, panie profesorze, bo poza tym szczytem dzisiejszym i z natury absurdalnymi ruchami pod kątem tego odbiorcy wewnętrznego, no mieliśmy też debaty w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj mamy czwartek, czyli one były tak wczoraj. Debaty w Parlamencie Europejskim, trzy dotyczyły Polski, albo bardzo bezpośrednio, albo w dużej mierze. Proszę powiedzieć, my sobie możemy w Parlamencie Krajowym podejmować jakąś uchwałę pod tytułem Rządzie Nasz, postaw się tym złym Europejczykom, bo do tego ona się sprowadza. W Parlamencie Europejskim nie wiem, który raz staje pod obrady nasza praworządność. Zadam takie pytanie otwarte. Ileż razy można na ten temat rozmawiać i czy w którymś momencie Parlament Europejski nie powie, należy zamknąć tę debatę. Poproszę o odpowiedź na to. Wydaje mi się to bardzo dosadne jakieś pytanie, ale ja myślę, że instytucje to się trudno męczą. To znaczy u nas panuje takie przekonanie, że na przykład, nie wiem, panie redaktorze, że ludzie są z
nie? No to to jest takie, taka matka szmatka zawsze, tego, że jak można być zmęczonym czymś, nad czym się nie ma w ogóle kontroli. Co, COVID będzie szalał, a my będziemy tacy zmęczeni, że nie będziemy chcieli o tym słyszeć, tak? No to tutaj ta logika nie istnieje w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, dlatego że to jest instytucja duża. Ona się nie za bardzo, za łatwo zmęczy, chyba że będą jakieś inne, bardziej poważne wyzwania, bym powiedział, o skali globalnej, że nagle to zejdzie na jakiś drugi, trzeci, piąty plan, ale ja się tego nie spodziewam. A to dlatego, że parlament ma dwie motywacje tutaj. Pierwsza motywacja to jest oczywiście taka motywacja, która jest bardzo czytelna, mianowicie to jest dialog Parlamentu Europejskiego albo nawet trzy motywacje, ale dialog Parlamentu Europejskiego z Polską. On uważa, że Polska nie przestrzega, czy wielu parlamentarzystów uważa, że Polska nie przestrzega zasad praworządności. I chce na ten temat dyskutować, ponieważ uważa, że ich punkt widzenia może jakoś przekonać władze w Polsce, zasygnalizować władzom w Polsce, że one przyjęły złą optykę. Że muszą zobaczyć również inne argumenty, które przecież w ramach duszenia, bo tak jak oni to rozumieją, zduszenia praworządności, zdusi w formie jakiejś dyskusji publicznej w Polsce. A czy mają rację, czy nie, no to ja bym powiedział, to jest kwestia dyskusyjna, ale widzimy również oczywiście takie zjawisko, że przecież w niektórych mediach, zwłaszcza tych kontrolowanych przez rząd, takich, które są na trochę na sznurku rządu, no to przecież tam tej debaty jest takiej rzetelnej, jest jak kot napłakał, więc oni w tym kontekście mają trochę racji. Drugi motyw to jest motyw oczywiście taki, że oni nie mogą sobie pozwolić jako deputowani wybrani przez własnych obywateli z jakichś, że tak powiem, państw, w których praworządność jest czymś bardzo ważnym, a żeby po prostu sobie od tak obchodzić w koło tą Polskę i mówić właściwie to ona nas nie obchodzi. Ona nas obchodzi, dlatego że ci obywatele po pierwsze chcą praworządności w Polsce, a po drugie część z tych obywateli chce czy prowadzi jakieś interesy w Polsce i dla nich to jest bardzo poważne zagrożenie w ogóle tych interesów i pewnej uczciwości tych interesów, a stwarza to pewne obawy o to, że co się stanie, jeżeli ja prowadząc interesy, załóżmy jako Holender tutaj w Polsce, zostanę jakoś oszukany przez jakiegoś Polaka i się okaże, że to jest jakiś wpływowy polityk albo zięć wpływowego polityka. No to przecież każdy wie, że nie ma w tym momencie w państwie niepraworządnym żadnych szans uzyskania jakiegoś uczciwego rozwiązania tej kwestii, tylko będzie to rozwiązanie jakieś nieuczciwe na korzyść tego zięcia. No i trzeci element, który wydaje mi się niezmiernie ważny, to jest oczywiście gra parlamentu wobec Komisji Europejskiej. A to dlatego, że przecież istnieje artykuł 7, istnieją narzędzia Komisji Europejskiej, które ona może wykorzystywać do tego, żeby stwarzać nacisk na państwa, które są niepraworządne, i zdaniem Parlamentu Europejskiego ona w tym zakresie jest jakoś tam opieszała albo może być opieszała, bo to jest to, tutaj należy przyjąć zróżnicowaną optykę różnych ugrupowań politycznych, które tam są. Dla jednych to jest za mało, dla drugich to jest taka no, lekkie spowolnienie. Dla jeszcze trzecich, ale na szczęście najmniejszej grupy, no to jest w ogóle cudowna sprawa, że komisja jeszcze nic nie zrobiła takiego, bo przecież w Polsce zdaniem tych ugrupowań, w których zresztą funkcjonują eurodeputowani partii rządzącej, no to przecież się nic złego nie dzieje. No ale większość tam mają ugrupowania, które się martwią tutaj tą sytuacją w Polsce. No i oczywiście wyraźnie widać taki również folklor tutaj w tym zakresie, co wydaje mi się też niezmiernie interesujące. Folklor polega na tym, że z punktu widzenia osób, które są funkcjonują w partii, są działaczami tej partii, są funkcjonariuszami tej partii, to one mają tutaj w Polsce bardzo cieplarniane warunki w parlamencie. Właściwie parlament to służy tylko do takiej maszynki do głosowania, to tam właściwie bez znaczenia jest, bo arytmetyka
miejsc w parlamencie, jaka jest, to jest to, przyzwyczaili się, łatwo jest, tak, cokolwiek tam powiedzą, jakieś tam rzucą, jakieś chłapy, no to a będzie dobrze, nie trzeba właściwie się za bardzo wysilać, żeby posłów przekonać, no bo ma się dużo tych własnych, czy oni tam rozumieją, czy nie, to jest jakby drugorzędna sprawa. Natomiast jak się pojedzie do Parlamentu Europejskiego i ma się tutaj ta kwestia, powstaje ta kwestia, no już naprawdę rzetelnego przekonywania, no to tutaj to bardzo boli. Bo gdyby było trochę takiego, bym powiedział, przedpola, takiego, nie wiem, ćwiczeń polowych, przygotowania w parlamencie krajowym, to nie byłoby to odczuwane tak boleśnie. A tak to jest po prostu najzwyczajniej w świecie, w takim już, na takim, w takiej warstwie folklorystycznej, ale niezmiernie ważnej, no to odczuwane jako szczególnie bolesne, no bo tam jakaś rzetelna, prawdziwa i jeszcze w dodatku dosadna krytyka. Nie? Gdzie tutaj to jest trochę tak, można pominąć ją, nie? Można sobie zatkać uszy i pójść dalej. No tak, na pewno w Polsce do tego nie przywykli, żeby ktoś przeszkadzał, a nie pomagał. No pewnie tak, nie? To warto zwrócić na to uwagę po prostu. To ja, panie profesorze, jeszcze poproszę, bo bardzo zależy nam na tym, żeby nasz program odkłamywał dużo rzeczy i dawał odpór różnym manipulacjom, których jest bardzo dużo, jeśli chodzi o prorządowe media w stosunku do Unii Europejskiej. Chciałbym na chwilkę wrócić do kwestii orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej, który uznał, że państwo krajowe ma wyższość nad unijnym i zwracał pan uwagę w swoich komentarzach, że jest to rzecz niespotykana, choćby dlatego, że Trybunał może rzeczywiście oceniać, czy przystąpienie do danej umowy jest zgodne z ustawą zasadniczą danego kraju, ale przed przystąpieniem do tejże umowy. Co tutaj się stało tak naprawdę w przypadku tego orzeczenia, które no, wielu ludzi jednak obudziło z takiego błogiego snu, w którym my jesteśmy, byliśmy i zawsze będziemy w Unii Europejskiej. Warstwa jest głęboka i warstwa jest płytka, tak? W warstwie głębokiej, może zaczniemy od tej płytkiej, bo ona jest taka niby trudniejsza, ale nie wyjaśnia tak do końca sprawy. Mianowicie w warstwie płytkiej to jest taka jakaś dyskusja, jak rozumieć te decyzje Trybunału Sprawiedliwości, które się odnoszą w ogóle do Polski i do zmian w sądownictwie. I teraz tak, dla Unii Europejskiej zmiany w sądownictwie są poważnym naruszeniem zasady praworządności, bo one wpływają bezpośrednio na złe w Polsce funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W takim kontekście, o jakim już wspomniałem, o tym biznesmenie holenderskim, który ma jakiś konflikt z zięciem jakiegoś wpływowego, lokalnego polityka partii. Ja przepraszam, dodam, mamy takiego biznesmena austriackiego, który ma konflikt z pewnym wysoko postawionym, bardzo wysoko postawionym działaczem PiS. Właśnie, no jakże miło pan zwrócił na to uwagę i dał nam żywy, nie hipotetyczny obraz świata. Natomiast ten organ powołany do oceny zgodności ustaw z konstytucją krajową, on przyjął inną optykę, bo on mówi, no jak to, zapomnimy o tym w ogóle, to o tym rynku wewnętrznym, to właściwie nie, bo my chcemy widzieć to prawo rządu do zmiany systemu sądowego jako coś, co się mieści w granicach unijnej zasady autonomii proceduralnej. To jest taka zasada, która mówi, że państwo członkowskie ma swobodę wyboru swojego ustroju państwowego, byle się mieścił tam w granicach demokracji i praworządności. I drugi wymóg to jest, że ono ma swobodę również wyboru modelu budowy tego aparatu państwowego. Więc to oznacza, że jak ono sobie jakoś tam wymyśli swoje sądownictwo, na przykład, że ono będzie, nie wiem, hipotetycznie czteroinstancyjne, to może to być, tak? A zamiast dwuinstancyjnego czy trzyinstancyjnego, to takie zróżnicowanie w państwach członkowskich jest. I przez to, że on taką optykę przyjął, no to on mówi, że
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa ultra vires, czyli wykraczając poza swoje kompetencje, bo może tylko i wyłącznie orzekać o prawie krajowym, a to się mieści w tej zasadzie autonomii proceduralnej. Co ja uważam, że jest czynione, i teraz wchodzimy do tej głębszej perspektywy, do tej głębszej jakby przyczyny tego orzeczenia, że to jest czynione w złej wierze. A to dlatego w złej wierze, ponieważ jednak Trybunał Sprawiedliwości, trzeba by było mu wykazać, że on nie ma racji. Nikt się o to nie starał w Trybunale w tym organie polskim. A nikt nie powiedział, że to jest jakieś złe myślenie, tylko po prostu tak idzie się na zasadzie takiego walca, że to my mamy rację, a w ogóle dla nas te pozostałe argumenty to mało co znaczą. A ja myślę, że ich się po prostu zbić nie da i dlatego tak ładnie się przychodzi. Natomiast w tym jest zła wiara po prostu. A zła wiara tutaj się objawia w ten sposób, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego, z punktu widzenia prawa europejskiego, nie ma czegoś takiego jak jakiś Trybunał Konstytucyjny w Polsce czy jakiś inny organ państwa, tylko po prostu jest państwo jako strona umów międzynarodowych. I należy w związku z tym zapewnić pełną, taką w dobrej wierze wykonanie wszystkich zobowiązań traktatowych. Nie można dopuszczać do czegoś takiego, że się post factum, już po wejściu w dany traktat, się podważa jego zasadnicze podstawy. Dlaczego się tego nie robi? Dlatego, że trzeba tutaj przyjść, czy zobaczyć, jak wygląda w ogóle proces w każdym państwie, również w naszym, związania się traktatem. Państwa są bardzo w tym zakresie ostrożne. To nie jest tak, proszę Państwa, że podpisaliśmy jakiś traktat i on tam się nazywa, nie wiem, o Unii Europejskiej, albo na przykład jak wejdziemy do innego traktatu, niech to będzie jakiś traktat w sprawie ochrony wielbłądów, czy tam jakichś niedźwiedzi polarnych, to u nas się nic nie dzieje, bo ktoś uważa, że to jest słuszne. To jest to, że ktoś uważa, że jest słuszne, to jest jedna, że tak, para kaloszy i to jest dopiero literka A w całym alfabecie. Bo trzeba jeszcze zrobić B, C, D, I i tak dalej, aż pójdzie się do tego Z czy Ż, jak to woli. A to oznacza, że badamy wtedy nasz system prawny pod kątem tego, czy ten nasz system prawny wyjściowo jest zgodny z tymi przyszłymi, z ewentualnymi zobowiązaniami traktatowymi. Jak się okaże, że one są niezgodne z tymi naszymi zobowiązaniami traktatowymi, to mamy do wyboru dwie ścieżki. Albo powiemy naszym partnerom, że mieliśmy chrapkę na ten udział w tym traktacie, ale to do nas nie pasuje, my tego nie chcemy, po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, że jak go podpiszemy, to natychmiast będziemy w jakimś stanie sprzeczności z tymi zobowiązaniami traktatowymi. A druga droga, którą wybiera się, no i tutaj ewidentnie my wybraliśmy, to jest to, że czytamy traktat, badamy to, widzimy, że jest dużo, dużo niespójności, no i wybieramy drogę dostosowania się. Jak pamiętacie, to starsi widzowie, słuchacze będą to pamiętać, że lata gdzieś 99, zwłaszcza 2003, to były poświęcone tylko na wałkowanie tego, żeby polskie prawo było dostosowane do prawa Unii Europejskiej. To był olbrzymi proces. I teraz zaraz muszę zniknąć na chwilkę, tak trochę się wygnę, bo, drodzy Państwo, ja Wam pokażę, co to znaczy tak naprawdę, tak? To jest, proszę Państwa, rezultat tego, ja mam go fizycznie, tak? To są cztery wielkie tomy wszystkich tych zmian, tak? Akty podstawowe Unii Europejskiej, tutaj jest dziennik urzędowy, załączniki i tak dalej, podatki, protokoły i tak dalej, to jest następne coś, tak? O, następny tom tego wielkiego dokumentu, to jest nasz traktat akcesyjny, tak? I my chcemy teraz powiedzieć o jakimś głosem jakiegoś organu, że my to tak naprawdę słabo zbadaliśmy, że nie przewidzieliśmy jakichś konsekwencji tego prawa i udajemy głupich, tak? Bo to jest udawanie. Ten tekst, proszę Państwa, nie jest tylko u mnie w domu, bo ja go mam dlatego, że uznałem go za dokument historyczny, ja go chciałem mieć, ale on jest na pewno i to w paru egzemplarzach w budynku Trybunału Konstytucyjnego, więc warto było do niego zajrzeć i nie ma tak, że po prostu my tego nie przewidzieliśmy albo to nie było oczekiwane od nas, żebyśmy mieli niezależne, niezawisłe sądownictwo.
Więc mówienie teraz, że to jest trochę inaczej, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej występuje jakoś kontra wires, to po prostu jest naprawdę przegięcie niezłe. A i tak bym to, że tak powiem, skwitował. To ja w takim razie jeszcze poproszę, żeby pan profesor też... Chciałem wszystkim widzom uświadomić, że nasz gość już w 2018 roku, pytany o polexit, mówił, że on tak naprawdę już się jesteśmy w jego trakcie i na własne życzenie Polska zrezygnowała z zasiadania w centrum decyzyjnym Unii Europejskiej i nasze miejsce już zostało zajęte i to było w październiku 2018 roku. I ja chciałem spytać panie profesorze, bo jest pan biegłym w zakresie umów międzynarodowych, a to właśnie te umowy tworzą Unia Europejska. To nie jakieś zasieki, które właśnie Unia Europejska dzięki różnym umowom mogła rozmontować, tylko umowy tworzą Unię Europejską. I chciałem zapytać pana o to, o co już pytam kilku naszych gości. Dlaczego problemy z Polską, dyskusja o tak zwanej praworządności jest czymś, jest większym problemem niż tylko problemem między Warszawą a Brukselą, ale jest problemem dla całej Unii. Skąd się bierze takie nazywanie tego, co się dzieje ze strony Polski, że to jest tak naprawdę sypanie piachu w tryby Unii Europejskiej. Czy pan się z tym zgadza, czy nie? No ja się zgadzam, chociaż ja bym to ujął trochę inaczej, dlatego że to tak naprawdę osłabia Unię Europejską. Tak? Wszyscy to widzą, osłabia to funkcjonowanie tego rynku wewnętrznego, osłabia to Polskę tak naprawdę, dlatego że to oznacza, że Polska nie przyciąga inwestycji w takim stopniu, w jakim powinna właściwie, ale na jaki zasługuje ze względu na wykształcenie ludzi tutaj, ze względu na ich aspiracje, ze względu na możliwości, ze względu na wytworzone również no jednak bardzo dobre elementy infrastruktury. Przypomnijmy sobie Polskę wchodzącą do Unii Europejskiej i Polskę, która teraz jest. To jest zupełnie inny świat, już nie mówiąc o tym, że czym Polska w takim sensie infrastrukturalnym była, no nie wiem, na początku lat 90. My jesteśmy w tej chwili bardzo atrakcyjnym obszarem dla wszelkich inwestycji. My również mamy oczywiście prawo inwestować w innych państwach członkowskich na bardzo dobrych, korzystnych, ułatwionych zasadach. No ale to jest jedna rzecz, dlatego że utrudnienie w korzystaniu z korzyści rynku wewnętrznego w całej Unii Europejskiej przez jakieś państwo, no ją osłabia. Druga rzecz, która się tak, integracja tak, tylko że taka nasza, bo ta co jest, to ona jest zła, nie? Ona nie jest zła, dlatego że tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, no to ta integracja dała nam wodociągi, dała nam czystą wodę, dała nam lepszą ochronę środowiska naturalnego, dała nam prawa konsumenckie, dała nam dopłaty do rolników, dała nam dostęp do rynków, dała również nowe technologie, dała znaczne pieniądze, dała tę infrastrukturę, o której wspomniałem i jeszcze wiele innych rzeczy nam dała, natomiast ta nowa niby integracja, której motorem ma w zasadzie takim prekursorem jest i motorem i przywódcą tak naprawdę, nie jest w ogóle Polska, tylko Orban
i Węgry, no to ona ma coś nam obiecywać, co się ma zamykać w jakimś takim dosyć, bym powiedział, niekonkretnym ujęciu, niby to ma być jakaś Europa ojczyzn. To bardzo ładnie brzmi, bo słowo ojczyzna jest w sercu każdego jednego Polaka, to się dobrze sprzedaje. Tylko że to jest zmyła, to jest pułapka intelektualna, bo za tą koncepcją dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mało co się kryje, a przede wszystkim nie ma żadnych kart, które można było wyłożyć i powiedzieć: tak, to dla ciebie osiągnęliśmy. Bo co dla siebie osiągnęliśmy? No pytanie moje jest takie, co jest za tą koncepcją się kryje? I odpowiedź nie ma tego, co ja właśnie powiedziałem o tej normalnej tej integracji, tak? A my możemy w coś tam wierzyć, że coś to przyniesie, jak chcemy, ale ja uważam, że ja lubię to widzieć, co ja widzę, a nie jakieś mrzonki. Nie chcę marketingu, tak? Bo piekło też ma swój marketing. I ja nie chcę się znaleźć w tym piekle. Nie? Więc to tak z tej strony wygląda. No i tyle, nie? To tyle. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale. Mam nadzieję, że to nie tyle, bo to tak zamyka temat. Ja mam nadzieję, że my jednak wybrniemy w którymś momencie z tego klinczu, w który nas rząd pisowski wpędził. Panie profesorze, bardzo dziękujemy, że znalazł pan dla nas dzisiaj czas. To był zaszczyt dla nas i bardzo miła rozmowa. Dziękujemy pięknie. To jest zaszczyt również dla mnie, że mogłem dla waszych, zwłaszcza widzów, dla waszych odbiorców też coś ciekawego powiedzieć. Mam nadzieję, że to jakoś wzbogaciło naszą wspólną wiedzę. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Pięknie dziękuję. Tak jak słuchałem pana, pana profesora, to przypomniało mi się kiedyś dawno temu w dobie eskalacji konfliktu katalońskiego. Rozmawiałem ze specjalistką od Hiszpanii i mówiłem, a może w tej Hiszpanii oni powinni dojść do wniosku, że zostali stawić tą Katalonię samą sobie, na co ona im powiedziała: no czekaj, no ale tam połowa ludzi w tej Katalonii chce być w Hiszpanii, więc rząd w Madrycie po prostu nie może ich zostawić. I ja trochę tak liczę, że ta Komisja Europejska wie, że połowa ludzi, abstrahuję od tych płaskich sondaży, ale wie, że połowa ludzi w Polsce chce być w Unii Europejskiej i po prostu nas nie zostawi sam na sam z Jarosławem Kaczyńskim. I Zbigniewem oczywiście jego niby niezaprzyjaźnionym
przybocznym, ale jednak przybocznym. Radku, no to polecitowiec tygodnia. Musimy jakoś tak ekspresowo pojechać. Kogo byś tu chciał wrzucić? No ja będę dzisiaj lapidarny, ale dosadny. Mianowicie, drodzy Państwo, dzisiaj nominuję i na pewno ucieszy i odnotuje, ucieszy go i to odnotuje. Na polexitowca tygodnia nominuję pana Mateckiego, który jest treserem troli. Pro-solidarno polskich, ale przy okazji też antyunijnych i powiem szczerze, że jakoś mnie zachwycił, ponieważ on nie bawił się w Cergiele i postawił na taki lapidarny, prosty przekaz i dzisiaj, w momencie, kiedy jego szef, czyli Zbigniew Ziobro, domaga się tego, żeby premier walczył przeciwko systemowi mówi handlu emisjami, to on wrzucił grafikę która pewnie się pojawi w setkach tysięcy ekranów, napisał po prostu UE równa się drożyzna. I ja uważam, że jest coś takiego, coś tak smacznego. Nie ma się co bawić. My tutaj dyskutujemy przez godzinę. A tutaj na UE białe literki na niebieskim tle, wszystko jest jasne, każdy rozumie, nie ma tam owijania w bawełnę. Ale powiem ci, że mało to oryginalne, ponieważ takie billboardy PiS równa się drożyzna, tylko z tego, co widziałem na czerwonym tle, już jeżdżą od jakiegoś czasu po Polsce, więc tutaj jakby nie ma błysku w tym. No, no jest taka rzemieślniczo wykonana robota, ale błysku w tym nie widzę. I przeciwstawię tej twojej kandydaturze, no bo tu pokazałeś robotnika wiernego, a ja jednak chcę postawić na
jednego z asów w talii. Zjednoczonej prawicy. O którym dzisiaj już mówiłem. Zbigniew Ziobro, proszę Państwa. Ja Wam przeczytam kilka zdań. Z tego wywiadu, który już żeśmy prezentowali, czy zajawiali w Polexit News. Więc brzmi to tak. Nie jest doprowadzenie do rzekomych rządów prawa, ale zmiana rządu w Polsce. To jest dyktat polityczny wymuszony szantażem i próba podważenia demokratycznej decyzji kilku milionów Polaków. Tak powiedział. I zapowiada dalej. Jeśli ten spór będzie eskalował, będę domagał się od Polski zawieszenia wpłat do Unii Europejskiej. Byłoby to uzasadnione, ponieważ Unia bez prawnie odmawia nam środków ze wspólnego budżetu. Do którego my również się dokładamy. Polska powinna odpowiedzieć na szantaż Unii Europejskiej wetem we wszystkich sprawach, które wymagają jednomyślności. Polska powinna też zrewidować swoje zaangażowanie w unijną politykę klimatyczną, energetyczną, która skutkuje, i tu dochodzimy do Mateckiego trochę, drastycznymi podwyżkami cen energii. I to jest proszę Państwa, i to jest ta sieczka, którą próbują nam w głowach robić. Przez lata zaniedbali energetykę. Znowu umyka nam fakt, że my, proszę Państwa, w tej chwili
Nasze komputery, z których nadajemy, i wasze komputery, w których odbieracie ten program, są zasilane prądem czeskim, niemieckim i szwedzkim. A dlaczego są zasilane takim prądem? Ponieważ nam pykło. Jedna elektrownia nam pykła, druga elektrownia nam pykła, nie działają bloki. Dlaczego nie działają bloki, nawet te węglowe? Nie dlatego, żebyśmy ograniczali emisję, wyłączając bloki węglowe, tylko dlatego, że partia dwóch lewych rąk wsadziła tam swoich ludzi, którzy nie są w stanie zarządzać tymi elektrowniami. I mamy serię awarii, która powoduje, że nie jesteśmy, proszę Państwa, w tej chwili samowystarczalni, jeśli chodzi o energię elektryczną. Ratują nas źli Niemcy, ratują nas źli Szwedzi. No Czesi są chyba jeszcze umiarkowani. Nie, no są źli, przez Turów są bardzo. O, i ci straszliwie źli Czesi od Turowa ratują nas w tej chwili dostawami prądu, bo moglibyśmy po prostu mieć załamanie polskiego systemu energetycznego. Dlatego doceniam Mateckiego, doceniam jego ciężką robotę. On naprawdę jest zasłużonym towarzyszem w gronie polexitowców, ale Radku, Zbyszek to jest Zbyszek. Ja mam Ziobro wątpliwości. No cóż. Nie, no prawda jest taka, że no ciężko było konkurować, ale ja miałem taką jeszcze nadzieję, że nie wiem, może jak ty spojrzysz na to, to ma wyobraźni, jeżeli Zbyszek może być zgodnie. Ogłaszamy Zbigniewa Ziobro. Nie mu się to po prostu. Ale stało, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, 23 na zegarze. W związku z czym nasz wspólny się kończy. Bardzo Państwu dziękuję. Z nami. Oczywiście zapraszamy za tydzień, bo będziemy
bo będziemy jak zwykle o tej samej. Piszą o tym, że nie wykluczamy w nieodległym czasie. Tyle powiem. Pogadamy, może jakoś namówimy tam w redakcji kogoś, żeby tak się stało. Bardzo Państwu dziękujemy. Dobrej nocy. Dobrej nocy. A, no i oczywiście powiedzmy sobie jeszcze tak. To był Radosław Gruca, to był Marcin Celiński, to był program Bez Wyjścia, którego producentem był Albin Hagendorf. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki, Albin. Dziękuję, resetarianki i resetarianie. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.